Witam Was serdecznie w kolejnym dziwnym odcinku. Dzisiaj zapragnąłem zrobić pokebola, no bo czym może zdrowy 30-kilkulatek myśleć? No właśnie o tym. Widziałem to kiedyś w Photoshop Training Center, tylko on to robił od zera do bohatera. Na zasadzie tam tworzył sobie obiekt 3D, a ja jednak wolę z realnego świata wybrać obiekt, on wtedy jeszcze bardziej wygląda naturalnie, prawda? Dobra, bierzemy sobie zaznaczenie eliptyczne. Jak widzicie, elipsą można trafić albo nie. I w ogóle, kurde, no weźcie, trafiajcie, prawda? Jak nikt tego nigdy nie robił, no to gdzie tu zacząć? Może tu, a może tu? No i nie wiadomo, o co chodzi, prawda? W związku z tym, słuchajcie, naciśnijcie sobie elipsę i naciśnijcie Shift. I teraz zobaczcie, że jak będę go rozszerzał, to zawsze będzie idealne koło. Mało tego, jak docisnę teraz spację, to mogę sobie przesuwać taką elipsę tak, jak mi się podoba. Więc jeżeli kiedyś się zastanawialiście, jak przesuwać ze znaczeniem, no to jest idealna forma w tym momencie, żeby to ogarnąć. No nie trafiłem, oczywiście spadło mi za daleko. Z piórem to tak bywa, z myszką jest trochę łatwiej, wbrew pozorom akurat w tym układzie. Dobra, puszczam. Udało mi się zaznaczyć trochę tego blasku tutaj, końcówki nie złapałem. Dlaczego? Dlatego, że ta gałka nie jest idealnie okrągła, a nasze zaznaczenie jest idealnie okrągłe. Teraz naciskam maskę warstwą, idealnie okrągłą piłeczkę, klikam prawy przycisk myszy, albo nie, wiecie co, Ctrl J, od razu Ctrl J. Mamy teraz dwie piłki, Shift, Ctrl U, pozbawiamy tę górną piłkę koloru, następnie ponad tą górną dodajemy krzywę, klipujemy do piłeczki i podciągamy trochę białego. Nie za bardzo, bo ja chciałbym, żeby tutaj ta faktura oczywiście została. To nie chodzi o to, żeby ona była super śnieżno-biała i w ogóle nie miała faktury, tylko żeby jednak ta faktura była. Może coś takiego nawet. O, dobra. Klipowski jest sklipowana. Zaznaczamy z kontrolem obydwie te warstwy, prawy przycisk myszy, konwertuj na obiekt inteligentny. Ta dolna warstwa także, konwertuj na obiekt inteligentny. Mamy w tym układzie białą i czerwoną kulę. Teraz z tej czerwonej kuli odmaskowujemy piórem, klikamy sobie pióro i mniej więcej gdzieś w połowie, o, coś takiego wyginamy. Jak się używa pióra? Sorry, bo tak sobie lecę. Naciskam tu, trzymam teraz po naciśnięciu tutaj i mogę wyginać. Puściłem, prawda? Nic się nie dzieje, to jest płaskie, jakieś takie w ogóle nie przystaje do kuli. Trzymam alt i tą prowadnicą mogę sobie teraz zmieniać kształt, jak mi się podoba. Ja nie bez przyczyny, teraz z kontrolą mogę sobie także przesunąć na przykład te punkty. Ja nie bez przyczyny w ten sposób to robię. Nie równiutko, no bo to raz, że byłoby banalne i każdy to może sobie wygooglać, pewnie są takie tutki. Ja chcę, żeby ten pokeball był w akcji. W związku z tym zamykam teraz punktami zaznaczenie. Mogę od góry, mogę od dołu. Naciskam Ctrl-Enter i naciskam maskę warstwy. Dostałem Poland Balla. Znaczy nie, Poland Ball jest taki jak pokeball chyba. Naciskam Ctrl-I i w tym momencie od dołu mam białą część pokebola, od góry czerwoną, jest legitnie, wygląda to spoko. Dlaczego ja to tak zrobiłem? No dlatego, że wiem, że mniej więcej w tym kierunku będę starał się iść. Mogę teraz, słuchajcie, co ciekawe, tutaj widzicie taki łańcuszek, mogę go nacisnąć i jak mam zaznaczoną warstwę i mam kotwicę, to mogę sterować maską warstwy, widzicie? Dzięki temu mogę w dowolny sposób. Nie wiem, czy teraz to Ctrl-T przyjmie. Przyjmie. I teraz warstwa przyjmie mi Ctrl-T i teraz mogę sobie zdecydować, jak głęboko, jak mniej więcej ten pokeball powinien wyglądać. Naciskam Enter. I teraz tutaj fajnie by było się rozłożyć z tym pokebolem. On wygląda dosyć legitnie, jakby szedł w tę stronę. Czyli jeszcze raz. Rozłączyłem warstwy Ctrl-T. Mogę sobie teraz to przesterować, tak jak mi się podoba. Podoba mi się mniej więcej tak. Naciskam Enter. Teraz zaznaczam obydwie te warstwy, prawy przycisk myszy, konwertuję na obiekt inteligentny. Teraz słuchajcie, Ctrl-T, odbij w poziomie. Po co ja to zrobiłem? Zaraz się wszystko wyjaśni, to nie jest nic tajnego. Mogę też oczywiście wrócić, Ctrl-T, odbij w poziomie. Jeszcze się zastanowię, co mi bardziej pasuje. Jak mam już przygotowaną bazę do naszego pokebola, mogę ją wrzucić tam, gdzie będę chciał, żeby ona była. Tu widzicie przygotowane kilka opcji, jak widzicie. Ctrl-T, ona jest oczywiście za duża, jest ten pokeball w tym momencie, chciałbym, żeby on był tutaj. No i tu oczywiście bym się zastanawiał, czy ten biały w ogóle nie powinien być mniejszy, bo on tak naprawdę powinien być trochę mniejszy, ale wygląda naprawdę spoko i jest ok. Teraz tak, czary mary, warstwę tła Ctrl-J, dajemy ponad nasz pokeball kopię, Ctrl-T, zmniejszmy to, powiedzmy jakoś tak, Ctrl-T, wyginamy.
Alt, klipujemy naszą warstwę naszego Pokebola i zmieniamy na łagodne światło. V. Teraz sobie przesuńmy ten odblask, dajmy mu krycia tam, nie wiem, 30%. No, ja wiem, że to taka bzdura, ale z takich bzdur składa się cała fotomanipulacja, więc to na pewno nie zaszkodzi. Oczywiście ten Pokeball ma jakieś takie ogromne rozmiary w stosunku do obiektu. To nie jest nic złego, no bo będziemy jakby starać się pokazać, będziemy starali się pokazać, że on jest mimo wszystko za obiektem. Dobra, czyli tak, to możemy sobie zamknąć chwilowo, tak, zapiszmy sobie gir, jest ok, tak, ok. Co my teraz potrzebujemy? No potrzebujemy zdecydowanie mierzyć tutaj ciśnienie, temperaturę, to chyba w jakichś kelwinach. I znowu bierzemy sobie idealne zaznaczenie z shiftem, spacją to przesuwamy, tak żebyśmy złapali idealnie cały ten metalowy dzyndzel. Dobra, mamy ten metalowy dzyndzel, dzięki czemu możemy nacisnąć maskę, a widzicie, no i jest słabo, Ctrl D, jeszcze raz go złapiemy, sekunda, jeszcze chwila, dobra, puszczam, naciskam maskę warstwy, V, no i jedziemy do naszego Pokebola, Ctrl T, zmniejszamy go. Weźmy sobie tutaj, przybliżmy temat na nawigatorze. Jeżeli ktoś nie korzysta z nawigatora, to polecam. No i teraz Enter, Ctrl T i musimy trochę powyginać nasz zegar, jak rozumiem, tak? Dobra. Trzymamy Ctrl po naciśnięciu Ctrl T i łapiemy, no, czegoś się nie złapał. I łapiemy tak mniej więcej, jakbyśmy sobie tego życzyli. To będzie tak wygięte. Tak, pamiętajcie, żeby trzymać Ctrl. Możemy oczywiście to robić na różne sposoby, ale w tym akurat wypadku będę to robił z kontrolem. Dobra, mniej więcej coś takiego, chociaż wydaje mi się, że bardziej powinno być tutaj, w tym punkcie. No ale teraz odstaję, czyli znowu Ctrl T, trzymam Ctrl i z kontrolem mogę mniej więcej sobie wyobrazić, że tutaj mogłaby być jeszcze, dobra, Enter. No i mamy mniej więcej coś takiego. Teraz wypadałoby wyciachać ten środek stamtąd. No, możemy spróbować szybkim zaznaczeniem. Ciekawe, czy się złapie, złapało się. Klikamy na maskę warstwy, czarny kolor musi być na wierzchu, prawda, zmieniam sobie na czarny. Shift Backspace i mamy teraz taką fajną obwolutkę tego Pokebola. Tę obwolutkę, tak naprawdę poniżej, dodajemy sobie warstwę pomiędzy, znaczy pod naszą obwoluta, dobra, obwoluta, jak zwykle, to jest naturalne, ja zawsze robię byki, jak dodaję warstwę, mam za dużo rzeczy naraz. Dodaję warstwę, tu będzie warstwa button, przycisk, button, i na ten button dajemy sobie białą elipsę, czyli znowu mamy białą elipsę. Ona musi oczywiście nam wypełnić cały ten środek tutaj. No, oczywiście nie trafiam jak na złość. Dobra, mniej więcej coś takiego. I Shift Backspace, zalewamy to białym kolorem. Teraz naciskamy Ctrl T i możemy sobie oczywiście ustawić tak, jak my sobie tego życzymy. No mniej więcej życzyłbym sobie w ten sposób. Ale możemy też zrobić inaczej, mianowicie klikamy na tą obwolutę, klikamy teraz na szybkie zaznaczenie i na przykład zaznaczamy tutaj. Potem wracamy, nie ruszamy tego zaznaczenia na button, naciskamy maskę warstwy, dzięki czemu nasza obwoluta jest już idealnie wymaskowana. Może trochę za mocno, Ctrl T, odrobinę ją sobie powiększymy, ale to dosłownie odrobinę, Enter. Po co my to robimy? A jeszcze jedna rzecz, prawy przycisk myszy, konwertuj na obiekt inteligentny. Po co ja to robię? Po to, że tam w Pokebolu był taki psztyczek jakby, nie? I warto by go było otworzyć, dwuklik na warstwę tego psztyczka, klikamy tutaj faza i płaskorzeźba, klikamy sobie kontur i na tej fazie i płaskorzeźbie możemy sobie wytworzyć właśnie taki przycisk, prawda? Pseudo, tylko tak. W ogóle mi się nie podoba to, z której strony on jakby wychodzi. W ogóle mi się też nie podoba, że on wygląda jak wklęśnięcie, a nie jak wybrzuszenie. W związku z tym
musimy z tym troszkę powalczyć. Żłobienie, faza wewnętrzna, o, faza wewnętrzna, o to chodziło. I teraz strzałka może w dół, dzięki temu to trochę wyjdzie. Czy wygładzanie, czy dłuto twarde? Może nie, dłuto miękkie wygląda legitnie. Tu możemy to zmiękczyć, możemy to też utwardzić. Mam coś w ten deseń. Dobra. Teraz tak, nad obwolutą dodajemy krzywę, klipujemy do naszej obwoluty, ściemniamy. Będzie lepiej po prostu wyglądało później. No to i tak będzie troszeczkę z daleka, więc nie musimy się tym jakoś za specjalnie przejmować. Następnie dodajemy warstwę. Na tej warstwie będziemy rysowali naszym piórem. No i teraz tak, mniej więcej gdzieś dotąd powinien iść taki czarny pasek, który się będzie wgryzał w tego pokebola. Widzicie, ja tutaj zaznaczyłem. Teraz tak, altem mogę sobie wysterować tą prowadnicę. Ona wtedy nada kierunek kolejnego mojego punktu. Widzicie? Łatwiej będzie stąd wyjść. Tutaj kolejny punkt też go wyciągam w ten sposób. Dobra, teraz zakręcam i będę wracał po białym kolorze, czyli tutaj zacząłem na białym kolorze, tu dodaję kolejny punkt, wyciągam altem tę prowadnicę, trzymając i nadaję mniej więcej taki kształt. Teraz ta prowadnica mniej więcej tutaj, tu dodaję warstwę i lecimy do końca. Wyciągnąłem altem, teraz wyciągam tutaj mniej więcej coś takiego. Zamykam ścieżkę, Ctrl Enter. No i słuchajcie, jest kilka opcji, jak to zrobić. Niezależnie jak to zrobimy, jaki kształt nam teraz wyszedł, możemy to w każdej chwili poprawić, więc w ogóle się tym nie przejmujemy. To mógł być nawet banan, za przeproszeniem, i tak byłoby dobrze. Możemy zrobić to albo na zasadzie zalania tego czarnym kolorem, albo zrobić krzywę i tę krzywę zjeżdżamy do dołu i też mamy czarny kolor. Ja myślę, że tym razem zrobimy sobie to na krzywych. Dlaczego, zaraz będę wyjaśniał, ale tak, te krzywe są legitne. I teraz co jest ważne, żebyśmy te krzywe tutaj sobie sklipowali, czyli trzymamy alt albo naciskamy tutaj do naszego pokebola, nie do naszej obwoluty, czyli tu jest pokebola. Oczywiście nic nie nazwałem i jest bajzel, pokebol przez 2L. Muszę wiedzieć, że jestem jakimś dyslektykiem. Dobra. To nie był pokebol. Zamiast ban. Jeszcze niżej, dobra, klipujemy teraz tak. To nie był pokebol, tylko to był przycisk. Przycisk. I teraz, jak widzicie, mamy taki jakiś idiotyczny kształt tego czarnego wypełnienia. Naciskamy sobie na masce warstwy Ctrl T. Możemy sobie wziąć siatkę i teraz sobie wysterować tak naprawdę tak, jak chcemy tę wolutę, no coś takiego być może, dobra. Enter. Czy mi się to podoba? No nie, no tutaj ewidentnie coś jest nie tak i fajnie by było trochę dorysować, więc mogę sobie jeszcze tutaj tak zakręcić, zaznaczamy Ctrl Enter i dodajemy białym kolorem Shift Backspace trochę czarnego, wygląda to teraz zdecydowanie lepiej. To, co się tutaj dzieje, to też jest pewien znak zapytania. Dlatego pokażę Wam drugą opcję. Trochę wydłużę akcję. Ponad naszymi krzywymi. Zaznaczam tę krzywę i na tej warstwie nowej czarnym kolorem, ustawiam czarny kolor, Shift Backspace i tak samo klipuję do krzywych. Te krzywe w sumie mogę wyrzucić, czyli czarny kolor teraz pełni funkcję krzywych. Z krzywych mogłem trochę inaczej wychodzić, to było trochę też komfortowe z różnych względów, natomiast ten czarny kolor też jest ok. Teraz tak, dwuklik na ten czarny kolor, którym zalaliśmy, robimy fazę i płaskorzeźbę. Teraz na fazie i płaskorzeźbie bierzemy sobie faza zewnętrzna, jakaś taka, może tak, głębia może być, ale rozmiar jakiś taki nieduży, może na przykład 1, może 2. Dobra, zmiękczamy, strzałka w dół zdecydowanie, ponieważ widzimy to trochę pod kątem, więc teraz się zastanawiam, dobra, coś takiego, możemy to pomnożyć, o, coś takiego, jak z jasnością tu i tak nic nie powalczymy, czy zmiękczanie tu coś daje, nie do końca, dłuto twarde będzie ok.
Dobra, no i dzięki temu mamy taki jakby ten pasek wklęśnięty. Możemy też wzmocnić jakby ten efekt. Bierzemy sobie B jak brush, samplujemy ten taki ciemny czerwony kolor i ponad naszym pokebolem dodajemy warstwę, klipujemy ją do naszego pokebola, bierzemy pomnóż, weźmy sobie krycie, nie wiem, 27%, jakiś taki nie za duży pędzel i też teoretycznie możemy tutaj sobie ponad naszym czarnym paskiem delikatnie oblecieć. Będzie tworzyło takie wrażenie, że ona tutaj jest bardziej wklęsła, prawda, ta piłeczka, aniżeli zwykła. Dobra, teraz tak szarym i szarym tak samo oblatujemy tutaj od spodu w ten i w ten sposób. Dobra, o, tak zróbmy. No i dzięki temu nadaliśmy temu pokebolowi takiego looku bardziej życiowego. No generalnie wygląda relatywnie prawdziwie. Dobra, teraz jeszcze jedna obwoluta by się przydała, bo pokeball ma dookoła tego obrysu przycisku. No i żeby się nie bawić w rysowanie, możemy ten nie przycisk, tylko obwolutę Ctrl i klikamy na... Aha, dobra, sorry, obwoluta. Prawy przycisk myszy konwertuje obiekt inteligentny i teraz mamy tę obwolutę. Klikamy z kontrolem na obwolutę, zaznaczenie, rozszerz, gdzie tu będzie rozszerz, zaznaczanie, zmień, rozszerzanie, może 5 pikseli, spróbujemy. Dobra, Ctrl Z, 5 pikseli, poniżej klikamy na przycisk, pod obwolutą dodajemy warstwę, no i tak, samplujemy sobie ten czarny kolor, Shift Backspace i mamy coś takiego. Przy czym nie wydaje mi się, żeby tutaj to było potrzebne, więc dodaję maskę warstwy i czarnym kolorem zdejmę to ze środka, bo tutaj to jest kompletnie zbędne. Znaczy bardziej ten przycisk się dzięki temu gdzieś tak jakby wybija. Wybija. No ale to nie było jakoś tam turbo istotne. Dwuklik, możemy dodać kontur, faza i płaskorzeźba. Weźmy sobie głębię, tylko tak. Strzałka w górę, strzałka w dół. Strzałka w dół zdecydowanie, wtedy to będzie, jak widzicie, bardziej wklęśnięte niż wypukłe. No i teraz ten pokeball wygląda już bardzo, bardzo legitnie. Możemy sobie zebrać w ogóle wszystko, co tego pokebola dotyczy, czyli wszystko, co nie jest tłem. Z shiftem od pierwszego do ostatniego, do ostatniej warstwy klikam, mam wtedy folder, jak kliknę folder, Ctrl J, mam dwa foldery na wszelki wypadek. Teraz mogę sobie kliknąć Ctrl T, troszeczkę go zmniejszyć, o, może w ten sposób. Będzie całkiem ok. Fajnie, że chłopak ma żółtą bluzę, będzie trochę jak Pikachu. Trochę ten niebieski tu jest za słaby, moim zdaniem, zaraz będziemy się z tym bawić. W tym miejscu mi pasuje kuleczka, Ctrl T jeszcze może, no dobra, na głowę. Teraz wypadałoby dodać blask, mam taki blask przygotowany, przerzucam go tutaj kotwiczką, Ctrl T. On będzie szedł oczywiście z centrum naszej bili, czyli tutaj. Trzymam Shift teraz, słuchajcie, i z Shiftem będę wyciągał w jedną stronę ten blask, mniej więcej w tym kierunku. V, chcę zobaczyć teraz, jak to będzie wyglądało na rozjaśnianiu. Za mocno ekran, mocno. Wszystko, kurde, takie strasznie mocne, powiem wam, jest. Łagodne światło nie jest mocne, ale łagodne światło tutaj nie do końca pasuje. Kurczaki. Dobra, no to ekran może i zjedziemy z krycia trochę. No, coś takiego, niech będzie tam, nie wiem, 77. No ale nam nie zależy na tym, żeby to było w ten sposób pokazane. On ma delikatnie być pokazany i na pewno nie za bilą. W związku z tym dodajemy maskę warstwy, Ctrl I. I teraz tam, gdzie byśmy chcieli odmalować, bierzemy sobie lasso. No i wiadomo, że stąd jakby to wychodzi. No, odrysujmy sobie mniej więcej, jak my to widzimy. Weźmy sobie biały kolor i Shift Backspace na masce warstwy. Mniej więcej tak bym chciał, żeby to wyglądało. Bardzo, bardzo, bardzo mniej więcej. Teraz tak, bierzemy sobie filtr, rozmycie polowe, no trochę za duże to polowe wyszło, może coś takiego, nie, takie to słabo, takie też,
Kurczę, bliżej tego. Dobra, okej. Okay. Te końcówki mi się kompletnie nie podobają, więc dodaję sobie pędzelek, sobie daję czarny, większy, miękki i jadę po końcówkach, żeby nie były takie sztuczne. To musi być bardziej skupione na centrum. Oczywiście to może mieć delikatnie przejście. A teraz tak, trzymam kontrolem, łapię pokebola i łapię to rozjaśnienie. Weźmy sobie w ten sposób. Teraz go sobie trochę może powiększyć, czy pomniejszyć właśnie. Dobra, może go jednak pomniejszę. No, w ten sposób. Nie chcę, żeby on był za blisko, kurczę. Ctrl T na naszym blasku, jeszcze go trochę wyciągnę. No i tutaj go dostawię, bo Ctrl T, albo w ogóle prawy przycisk myszy, konwertuj na obiekt inteligentny. I teraz jak sobie nacisnę Ctrl T, to będę mógł trochę łatwiej tym sterować. Dobra, coś takiego. On tu i tak dostaje blasku, ten blask może nie jest najmocniejszy, ale i tak jest. Ctrl J teraz sobie nacisnę i jest ok, podwójny ekran. Mogę nawet Ctrl T nacisnąć tak, żeby jeden i drugi blask budował się jeszcze mocniej. Tak, żeby one się odróżniały, no bo w ten sposób jak było, tylko go wzmocniłem, a teraz go trochę zmieniłem. Ctrl J jeszcze warto, o tak jest jeszcze lepiej, Ctrl J jeszcze. Teraz wygląda super. Warto pamiętać, że za nim też jest trochę tego blasku. Widzicie? Dwuklik. I tutaj chciałbym z altem zdjąć ten blask z cieni. Zostawić tylko na podłożu. B jak brush. Dodaję maskę warstwy i tutaj go zdejmuję. To jest taki delikatny poblask, ale możemy go zmienić na przykład na... Czy rozjaśnienie będzie ok? No, rozjaśnienie będzie całkiem legitne. Czyli mamy teraz pokebola, który wciąga gościa i w zasadzie to jest całkiem spoko. Natomiast wyszukiwanie kolorów nad tym na pewno dorobi jeszcze roboty. Tam, gdzie mamy światło, tam możemy mieć i cień, więc Foggy Night będzie tu odpowiedni. Następnie dodajemy sobie gradient kołowy, czarny od zera do bohatera, czyli podstawy od... No, sorry, bo się zawiesiłem. Od zera do czarnego, od czarnego do zera i mniej więcej od środka, no skryciem to już praktycznie stuprocentowym, lecimy tutaj. Mamy taką winietkę z niebieskiego koloru. Dlaczego niebieski? Dlatego, że będzie kontrastował z czerwonym. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Wiem, że w necie jest masa tutoriali a propos jak zrobić pokebola, ale jak wciągnąć tam kogoś na zdjęciu, no to pewnie nie ma tego za dużo. Dzięki bardzo, trzymajcie się, do kolejnego, hej!